Dzień dobry, witam Ciebie w naszej szkole. Omówimy sobie, jak obecnie wygląda realizowanie szkoleń okresowych kwalifikacji, czyli tego naszego odnowienia, tak zwanej wkładki co 5 lat. Co musisz zrobić w pierwszej kolejności? Idziemy na badania psychologiczne, następnie badania lekarskie, wykonujemy aktualną fotografię. I z tymi zebranymi dokumentami, czyli badanie psychologiczne, badanie lekarskie, fotografia, wędrujemy do swojego wydziału komunikacji i uzyskujemy numer PKZ. Cóż to jest ten PKZ? Profil kandydata zawodowego. Od tej chwili jesteś zarejestrowany, że będziesz uczestniczył w określonym szkoleniu. Mówimy w tej chwili o szkoleniu okresowym. Z tym kodem PKZ wędrujesz do wybranego przez siebie ośrodka szkolenia, zapisujesz się na kurs. I w jaki sposób te szkolenia się odbywają? Dziś omówię, jak to odbywa się u nas. Pierwszy dzień szkolenia zawsze rozpoczynamy szkoleniem na odległość. Czyli niezależnie gdzie będziesz, czy w domu, czy na plaży, w górach, masz dostęp do internetu, posiadasz swojego laptopa, telefon, tablet, nieistotne, możesz się zalogować. Szkolenia zawsze rozpoczynamy w niedzielę. W jaki sposób się zalogować? Po zapisaniu się na kurs otrzymasz mail z naszego systemu. Z indywidualnym hasłem do logowania w trakcie spotkania na żywo z wykładowcą. Zanim zajęcia się rozpoczną, otrzymasz od nas indywidualne hasło na swój telefon poprzez bramkę SMS-ową. Należy to hasło indywidualne wpisać w okno czatu przed rozpoczęciem zajęć, tak aby wykładowca mógł odczytać, że zalogowałeś się, sprawdzić Twoje dane oraz potwierdzający kod autoryzacyjny. W jaki sposób te zajęcia się odbywają? Będziesz widział swojego wykładowcę. Zajęcia odbywają się, jak wspomniałem, na żywo. Możesz mu zadawać pytania w oknie czatu, bądź jeżeli jest to bardziej rozbudowana dyskusja, wykładowca włączy Tobie kamerę czy też mikrofon. W ten sposób uczestniczymy w całych zajęciach. Na koniec zajęć wykładowca uruchomi test do rozwiązania. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z testu na koniec dnia szkolenia uzyskasz możliwość do uczestnictwa w dalszej części spotkań. W jaki sposób dalej realizujemy te szkolenia? No, niestety, będzie trzeba udać się na jedną z sal szkoleniowych, dlatego że pozostała część jest dopuszczona tylko i wyłącznie na salach ośrodka szkolenia kierowców. Może być prowadzona albo w sposób tradycyjny, czyli wykład, spotkanie na sali szkoleniowej, bądź też e-learning. U nas, w zależności jakie te grupy będą, będzie stosowana albo taka metoda, albo druga. Aby zrealizować pozostałą część zajęć, wchodzisz na naszą stronę, przechodzimy do zakładki e-learning, wpisujemy swoje dane, które uzyskaliśmy podczas zapisu. Po zalogowaniu się system poprosi o zmianę hasła. Ja w tej chwili nie będę go zmieniał, gdyż to jest testowy system. I uzyskasz Właśnie uzyskasz. Uzyskasz tylko kolejny dzień szkolenia. Akurat tutaj mamy przykład trzeciego dnia, czyli pierwszy dzień szkolenie na odległość, pozostałe na sali wykładowej, czy też wykład, czy też e-learning, to co mamy przed sobą. I dlaczego nie mogę mieć wszystkiego? No niestety, system działa w ten sposób, że kierowca po zrealizowaniu materiału, rozwiązaniu testu, przesyła nam te dane, czy system przesyła dane do biura, biuro weryfikuje i dopiero aktualizuje w systemie PKZ dane, że ukończyliśmy
dany dzień szkolenia. Dopiero po ukończeniu tych wszystkich dni zostanie wystawione w systemie zaświadczenie. Ostatni dzień szkolenia musi składać się z ćwiczeń. Zatem w ostatnim dniu oprócz zajęć również będziesz musiał odbyć ćwiczenia. W naszym przypadku oferujemy do wyboru dwa rodzaje ćwiczeń. Ćwiczenia na tachografię bądź też ćwiczenia wzmocowania ładunków oraz ćwiczenia z pierwszej pomocy z ratownikiem. Jasne, oprócz takich ćwiczeń można między innymi wykonać ćwiczenia na placu manewrowym, w ruchu drogowym, w ośrodku doskonalenia techniki jazdy, czy też na symulatorze. Tylko generuje to koszty i szkolenie będzie znacznie na pewno droższe, czyli w przypadku indywidualnego zainteresowania zostaniemy przy ćwiczeniach na sali ośrodka szkolenia kierowców. Dopiero po tym wszystkim kończymy szkolenie, aktualizujemy profil, nadajemy numer zaświadczenia i możecie wymieniać prawo jazdy. Tak to wygląda po nowemu. Zapraszamy na szkolenie.